Rozdział jedenasty. Wrażenia Ani w szkole niedzielnej. No, jakże ci się podobają? – spytała Maryla, stojąc w pokoiku na facjatce. Ania poważnie przyglądała się trzem nowym sukienkom rozłożonym na łóżku. Jedna z nich była spłótna koloru tabaczkowego w żółte kropki. Maryla kupiła ten materiał poprzedniego lata u wędrownego kupca dlatego, że wydawał się praktycznym. Druga była z satynki w kratkę czarną, nabytej w resztce przed Bożym Narodzeniem. Trzecia ze sztywnej, drukowanej, bawełnianej tkaniny brzydkiego, szafirowego koloru, kupionej w tym tygodniu na wyprzedaży w Carmody. Maryla sama je uszyła. Wszystkie trzy jednakowo: gładka spódniczka, gładka bluzka z rękawami, niemożliwie wąskimi. Będę sobie wyobrażała, że mi się podobają, odpowiedziała Ania bardzo spokojnie. Ja nie chcę, byś sobie wyobrażała, rzekła Maryla. Widzę dobrze, że ci się nie podobają. Ale czegoż im brak? Właściwie? Czyż nie są świeże, nowe i czyste? Owszem, więc dlaczegoż nie podobają ci się? Bo nie są. nie są. nie są ładne, rzekła Ania z niechęcią. Ładne, sarknęła Maryla. Nie łamałam sobie głowy nad wymyślaniem ładnych strojów dla ciebie. Nie lubię próżności, Aniu, mówię ci to otwarcie. Te sukienki są skromne, praktyczne, świeże, bez wszelkich falban i przybrań i mają ci służyć przez całe lato. Brunatną i granatową będziesz nosiła do szkoły, satynową zaś w niedzielę do kościoła. Mam nadzieję, że będziesz uważną i postarasz się ich nie zniszczyć. Sądzę też iż powinna byś być wdzięczną, żeś otrzymała takie ubranie, w zamian wyrośniętej sukienczyny, jaką dotąd miałaś. Ależ ja jestem bardzo wdzięczna, zaprotestowała Ania. Byłabym jednak daleko wdzięczniejsza, gdyby... gdyby choć jedna z nich miała bufiaste rękawy. Bufiaste rękawy są teraz takie modne, Byłoby mi bardzo przyjemnie, jeślibym miała sukienkę z bufiastymi rękawami. Obejdziesz się bez tej przyjemności. Nie miałam dość materiału na bufiaste rękawy, zresztą uważam tę modę za śmieszną. Wolę stokroć skromne i gładkie. Jednakże ja wolałabym wyglądać tak śmiesznie, jak wszyscy inni, niż wyróżniać się skromnym, gładkim ubraniem, upierała się Ania. Mniejsza z tym, powieś nowe sukienki do szafy i zabierz się do przygotowania lekcji do szkoły niedzielnej. Pan Bell przysłał mi dla ciebie podręcznik. Jutro pójdziesz do szkoły, rzekła Maryla i urażona opuściła pokoik na facjatce. Ania załamała ręce, spoglądając na rozłożone suknie. Tak bardzo się cieszyłam, że może jedna z nich będzie biała z bufiastymi rękawami, szepnęła smutnie. Modliłam się nawet o to, chociaż nie bardzo wierzyłam w skuteczność mojej prośby. Nie przypuszczałam, żeby Pan Bóg miał czas zajmować się sukienką biednej sieroty. Wiedziałam, że to zależy tylko od Maryli. Szczęściem potrafię sobie wyobrazić, że jedna z nich. Jest ze śnieżno-białego muślinu, prześlicznie przybrana koronkami, z trzema bufami na każdym rękawie. Nazajutrz rano silna migrena nie pozwoliła Maryli odprowadzić Anię do szkoły niedzielnej. Poprosisz panią Lindę, by cię wprowadziła, Aniu, rzekła do dziewczynki. Ona postara się już o to, byś dostała się do odpowiedniej klasy. Pamiętaj sprawować się jak najlepiej. Pozostań podczas kazania i poproś Panią Lindę, by wskazała Ci nasze miejsce w kościele. Nie rozglądaj się wokoło i nie kręć się na ławce. Za powrotem opowiesz mi treść kazania. Ania wyszła w swej czarnej z białym satynowej sukience, która, choć dostatecznie długa i wcale nie ciasna, Fasonem swym znakomicie uwydatniała jej chudość. Kapelusz nie był niczym przybrany płaski, marynarski. Nowe rozczarowanie dla Ani, która w duszy marzyła o jakichś wstążkach i kwiatach. O te ostatnie postarała się co prawda sama, zanim jeszcze dostała się na wielki gościniec. Zaledwie bowiem wyszła na drogę poza zielone wzgórze, Dostała się na cudną łąkę pełną złotego mlecza i wspaniałych krzaków dzikiej róży. Natychmiast więc uwiła gruby wianuszek i przystroiła nim swój kapelusz. Nie wiadomo, czy spodobałby się on innym, ale Ania była zachwycona i z dumnie podniesioną głową kroczyła naprzód, dźwigając na swych rudych warkoczach wieniec żółtego i czerwonego kwiecia. Pani Lindę nie została już w domu. Bynajmniej tym nie zrażona, Ania sama poszła do kościoła. W przedsionku spotkała całą gromadę dziewczątek, mniej lub więcej strojnie przybranych w białe, niebieskie albo czerwone sukienki. Przyglądały się one ciekawie obcej nowicjuszce w oryginalnym nakryciu głowy. Małe mieszkanki Avonlea zasłyszały już niejedną historyjkę dotyczącą Ani. Pani Linde opowiadała o jej gwałtownym temperamencie, zaś Jerzy Błot, pastuszek z Zielonego Wzgórza, rozwodził się nad tym, że często godzinami potrafi Ania rozmawiać z sobą samą lub mówić do kwiatów i drzew. Spoglądały więc na nią i szeptały pomiędzy sobą, kryjąc twarzyczki za książki. Nikt nie próbował zbliżyć się do niej z życzliwym przywitaniem ani w kościele, ani też w klasie panny Rogerson, gdzie się następnie odbywała lekcja. Panna Rogerson była to osoba w średnim wieku, wykładająca już od lat 20 w szkole niedzielnej. Jej sposób nauczania polegał na odczytywaniu pytań z podręcznika i zwracaniu bacznej uwagi, by zapytywana uczennica Odpowiadała dosłownie wedle książki. Obecnie zwracała się często do Ani, która dzięki przygotowaniu Maryli odpowiadała szybko i dobrze. Nie wiadomo tylko, czy rozumiała wiele z tych pytań i odpowiedzi. Panna Rogerson nie bardzo jej się podobała, ale nie dlatego Ania czuła się niezmiernie nieszczęśliwą. Wszystkie dziewczynki w szkole miały rękawy z bufami. Ania uważała, że nie warto żyć, jeśli się nie posiada buf u rękawów. – Jakże ci się spodobała niedzielna szkoła? – spytała Maryla Ani po powrocie do domu. Wobec tego, że wianuszek z kwiatów zwiądu, Ania cisnęła go na łąkę i Maryla dopiero po kilku dniach dowiedziała się o tym oryginalnym przybraniu kapelusza. – Wcale mi się nie podobała. Jest okropna. – Ależ Aniu… Zawołała Maryla z wyrzutem. Ania z ciężkim westchnieniem upadła na bujający fotel, ucałowała jeden z kwiatów jutrzenki i ruchem ręki rzuciła ukłon kwitnącej pelargonii. Nudziliście się zapewne, gdy mnie tu nie było, rzekła. Teraz opowiem Wam o szkole niedzielnej. Postępowałam tak, jak mi Maryla kazała. Pani Lindę nie było już w domu, więc poszłam sama. Weszłam do kościoła z gromadką innych dziewcząt i usiadłam w kącie ławki obok okna. Pan Bell wyrecytował bardzo długą modlitwę. Byłabym się na śmierć zanudziła, gdybym nie siedziała przy oknie. Ale że stamtąd roztaczał się widok na jezioro lśniących wód, więc spoglądałam na nie i wyobrażałam sobie tysiące rzeczy. Nie powinnaś była tak postąpić. Należało słuchać pana Bela. Kiedy on nie mówił do mnie, zaprotestowała Ania. Mówił do Boga. Nawet i sam nie zdawał się tym bardzo zajęty. Sądzę, że rozumiał, iż Bóg jest zbyt daleko, aby go to mogło obchodzić. Ja sobie sama ułożyłam modlitwę. Nad jeziorem zwieszały się gałęzie całego szeregu białych brzus. Promienie słońca padały na nie i zaglądały głęboko, głęboko do wody. Ach, Marylo! Było to tak piękne, jak cudny sen. Więc powtarzałam dwa i trzy razy z rzędu: dzięki Ci za to, Boże! Czy aby nie głośno? spytała niespokojnie Maryla. O nie, cichutko. Nareszcie pan Bell skończył i powiedzieli mi, żebym z kompletem panny Rogerson poszła do jej klasy. Było dziewięć dziewczynek oprócz mnie. Wszystkie miały rękawy z bufami. Próbowałam wyobrazić sobie, że i ja takie miałam, ale jakoś nie udawało mi się to wcale. Dlaczego? Kiedy siedziałam w pokoiku na facjatce, z łatwością mogłam sobie to wyobrazić, lecz będąc pośród innych, które miały prawdziwe bufy, nie powinnaś była w szkole rozmyślać o rękawach. Trzeba było słuchać wykładu. Sądzę, żeś go zrozumiała. O tak, i odpowiadałam milion razy. Panna Rogerson pytała bardzo wiele. Zdaje mi się, że nie powinna była zadawać tylu pytań. Ja sama pragnęłam pytać ją o dużo rzeczy, ale nie śmiałam, bo nie wydawała mi się wcale duszą pokrewną. Potem niektóre dziewczynki recytowały przypowieści. Zapytała mnie, czy umiem coś podobnego. Odrzekłam, że nie, ale mogę powiedzieć, jest na grobie swego pana. Znajduje się w trzeciej części wypisów. Nie jest to ściśle religijny poemat, ale taki poważny i żewny, że mógłby nim być. Odpowiedziała, że nie chce tego i kazała mi się nauczyć na przyszłą niedzielę dziewiętnastej przypowieści. Przeczytałam ją sobie w kościele. Jest wspaniała. Szczególnie dwa wiersze. Bezładnie, w dzikim tumulcie pieszchły eskadry wrogów. Nie wiem, co znaczy eskadry, co znaczy tumult, ale zwrot brzmi tragicznie. Żałuję, że nie mogę tego zadeklamować przed przyszłą niedzielą. Będę to powtarzała przez cały tydzień. Potem poprosiłam panią Rogerson, bo pani Lindę była zbyt daleko, aby mi wskazała pani miejsce w kościele. Siedziałam tak cichutko i spokojnie jak nigdy. Tematem były objawienia. Trzeci rozdział, drugi i trzeci wiersz. Był to bardzo długi temat, zbyt długi temat, zbyt długi. Gdybym ja była pastorem, wybierałabym zawsze krótkie tematy. I kazanie było bardzo, bardzo długie. Rozumiem, że powinno było odpowiadać tekstowi, ale nie było wcale, a wcale zajmujące. Najgorsze jest to, że pastor nie posiada oczywiście ani źdźbła fantazji. Nie słuchałam go prawie wcale. Pozwoliłam myślom moim bujać do woli i wyobrażałam sobie najrozmaitsze rzeczy. Maryla czuła doskonale, że powinna by zgromić Anię za te uwagi. Lecz pamiętała że nie jedna z tych uwag, szczególnie owa tycząca się kazania i modlitwy pana Bela, była jej osobistym poglądem od wielu lat. Nie śmiała tylko go wygłosić. I wydało jej się, że te tajemne, nigdy niewypowiedziane krytyczne myśli nagle przybrały widomą i oskarżenia pełną postać w osobie tej lekceważonej i niepozornej odrobiny ludzkiej która tutaj całkiem śmiało wypowiedziała swe zdanie.